pierwsze, czy jakaś dyskusja o wypowiedzi prezydenta elekta Trumpa była na Radzie bądź w kuluarach, gdzie przed spotkaniem kilku ministrów się wypowiadało? Były odniesienia w kilku wystąpieniach oczywiście, podkreślające zdziwienie, ale jednocześnie większość uznała, że należy poczekać do formalnej nominacji, do przejęcia władzy przez Amerykanów z nowej opcji już politycznej. I wtedy lepiej się odnosić już do ich wypowiedzi, kiedy będą sprawowali urzędy. Dzisiaj ciągle jest to traktowane jako publicystyka niewiążąca, na szczęście. A pan jak to traktuje właśnie? Ja będę miał możliwość wypowiedzenia się za dwa dni w Davos, kiedy będziemy uczestniczyli w panelu właśnie z panią Mogherini i z Jensem Stoltenbergiem. I już dzisiaj żeśmy rozmawiali z panią Mogherini, że wtedy po przeczytaniu, po przeanalizowaniu tego wywiadu, bo dzisiaj tylko mogliśmy się odnieść do kilku szczegółów, będziemy wspólnie mogli odnieść się do tej kwestii. Być może do czwartku jeszcze dostaniemy jakieś dalsze wyjaśnienia z tej wypowiedzi Donalda Trumpa. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że ja miałem dwa dni bardzo wytężonej pracy. Wczoraj byłem w Paryżu, uczestniczyłem w konferencji na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, zorganizowanej oczywiście przez dyplomację francuską. No a korzystając z faktu, że byłem w Paryżu, miałem okazję też spotkać się z kandydatami do urzędu prezydenckiego, znaczy z jedną kandydatką, z panią Marine Le Pen i z doradcą François Fillona, który być może będzie, jak zapowiadał sam, zresztą ministrem spraw zagranicznych. W związku z tym przedstawiłem, jak wyglądają nasza ocena sytuacji międzynarodowej, szczególnie w Europie Środkowej. Na dzisiaj znaczną część dnia spędziłem tutaj, gdzie rozmawialiśmy również o, najpierw z Grupą Wyszehradzką podsumowaliśmy pierwsze półrocze naszej prezydencji, omówiliśmy plany na drugie półrocze naszej prezydencji, polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Następnie kilka godzin poświęciliśmy na plany Rady Stosunków Zagranicznych, czym będziemy się zajmować i cieszy mnie to, że niedługo też będziemy rozmawiać o Polityce Wschodniej Unii Europejskiej, że ten problem nie ginie z agendy, z porządku obrad, chociaż oczywiście są inne problemy, o których dzisiaj też rozmawialiśmy, to jest Bliski Wschód, Syria i proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, no, którym mamy nadzieję, że znowu wróci do pozytywnego rozwiązania za jakiś czas. Panie ministrze, jeśli mogę jeszcze wrócić do Donalda Trumpa. Mówi pan o tym, że chcecie państwo poczekać, aż nastąpi inauguracja, ale czy można się spodziewać, że po 20 stycznia nagle Trump zacznie wypowiadać się w zupełnie innym tonie? Czy to jednak nie jest alarmujące, bo jego zapowiedzi podważają... Pani rektor, byłem tydzień temu w Nowym Jorku. Miałem okazję rozmawiać z generałem Flynnem, który obejmie niedługo stanowisko szefa Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Długo miałem też rozmowę z Henry Kissingerem, który już jest zapowiedziany jako doradca do spraw polityki zagranicznej, nie wiem czy formalny, czy nieformalny, Donalda Trumpa. I z ich wypowiedzi nie miałem takich, nie było takiego wniosku, jak dzisiaj przeczytaliśmy w wystąpieniu Donalda Trumpa. Pamiętam również, że zaraz po wyborze Donald Trump zadzwonił przecież do Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, i potwierdził całkowicie swoją determinację współpracy z sojuszem, bycia w sojuszu i wsparcia polityki, którą sojusz podjął, czy decyzji, które podjął w lipcu ubiegłego roku w Warszawie. Z czego wynikają takie wahania, że raz tak, a raz tak? To właśnie chcielibyśmy poczekać jeszcze chwilę. Być może, jak Państwo wiedzą, czasem nieprecyzyjnie dziennikarze spisują wystąpienia. Jak przewiduje pan wynik wyborów na szefa Parlamentu Europejskiego i czy to może mieć wpływ także na stanowisko dla Donalda Tuska później, jeśli to będzie na przykład... Wynik wyborów w tej chwili jest dla mnie nieprzewidywalny, akurat dlatego, że jest to kombinacja różnych czynników państwowych, jak i partyjnych. To są pucle, taka układanka narodowo-partyjna to są wybory, to są targi polityczne, więc dzisiaj jest za wcześnie, by o tym powiedzieć. Przewidywać. No i oczywiście to może mieć wpływ na pozycję Donalda Tuska, który, ja nie wiem, czy kandyduje do drugiej kadencji, bo jeszcze nie słyszałem nic o tym temat. Panie ministrze, po spotkaniu z Marine Le Pen, pierwsze pytanie, a drugie, czy jest pan zadowolony z wyjaśnień ambasady rosyjskiej w sprawie wypowiedzi prezydenta Putina? Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z wyjaśnień ambasady rosyjskiej, dlatego że one nie tłumaczą tego wystąpienia prezydenta Putina, który
inaczej cytował, jeśli cytował w ogóle, ale referował, odnosił się w inny sposób do tych zapisów. My takich zapisów nie znaliśmy. Spędziłem 1,5 godziny rozmawiając z panią Marine Le Pen, głównie tłumacząc jej sytuację w naszej części, jak powiedziałem. Dowiadując się też, jakie są jej plany, to plany są oczywiście znane, bo jest kandydatką, więc je upubliczniła. Zmierza do radykalnej reformy sytuacji w Europie, radykalnej reformy Unii Europejskiej. Chciałaby ją przekształcić w bardzo luźną strukturę, która nie byłaby jednocześnie pod wpływem ani Rosji, ani Stanów Zjednoczonych. Tak można nawet krócej powiedzieć. Jeżeli zostanie prezydentem Francji, czy dla Polski wprowadzenie takiego programu w Unii Europejskiej byłoby korzystne, czy wręcz odwrotnie? Myślę, że niekorzystne, dlatego że to jest duże rozbicie Unii w bardzo luźną, nawet nie chcę nazwać federację, jakiś luźny związek. Pani Le Pen również zapowiada, że w takim związku państwa musiałyby zatrzymać, jak to nazywała, inteligentną współpracę, no, która by zakładała jeszcze większe odejście od solidarności europejskiej. Więc to oznaczałoby, że może nie wróciliśmy do prawa dżungli, ale jednak do znaczącej rywalizacji w Europie, no, o której już zapomnieliśmy. Ja mam świadomość, że Unia Europejska nie jest klubem altruistów, że tutaj toczy się rywalizacja interesów między interesami narodowymi różnych państw, ale jednak jest ona włączona w jakieś ramy, ten gorset acquis communautaire. Pani Le Pen zakłada pozbycie się tego gorsetu i nadanie jeszcze większych praw suwerennych praw państwom, również w dziedzinach gospodarczych. No to oznaczałoby jeszcze większą rywalizację w Europie. Panie ministrze, można Komisję Wenecką jeszcze zapytać, bo dzisiaj wysłał szef komisji nowe pismo, że sytuacja jest alarmująca, że kolejne kroki zmierzają do tego, aby podporządkować Trybunał Konstytucyjny jednej partii w Polsce. Nic takiego nie słyszałem. Pismo wysłane dzisiaj przez szefa Komisji Weneckiej. Nie znam pana. No ale w Warszawie nie słyszałem, żeby były jakieś problemy z Trybunałem Konstytucyjnym. Kwestie pod względem legislacyjnym zostały przyjęte. Mamy nowego szefa, nową prezes Trybunału. Chyba sprawa jest zamknięta. Być może szef Komisji Weneckiej jeszcze czytał stare gazety czy stare informacje. Nie wiedział o tym, jak sprawy zostały zmienione w pozytywnym kierunku w Warszawie. Ale komisja też czeka do końca lutego na tę odpowiedź. Także w sprawie nowej prezes, która według komisji została... Wszystkie informacje są przekazane w lutym do komisji. Panie ministrze, czy mogę jeszcze zapytać o jedną tylko rzecz, jeśli chodzi o Trumpa? Wydaje się, że mamy od kilku dni taki rozdźwięk między zapowiedziami Tillersona, nowego sekretarza obrony. Szczególnie na komisjach senackich, tak. Które są mniej alarmujące, a z tymi wypowiedziami prezydenta... No tak, ale te wypowiedzi są wypowiedziami medialnymi, publicystycznymi. Poczekajmy, a raczej odnośmy się do tych wypowiedzi oficjalnych, które były przedstawiane na forach instytucji amerykańskich. Dla nas one są wiążące, a z całym szacunkiem no mniej przywiązujemy wagę do takich publicystycznych wypowiedzi, które być może wynikają z braku czasu, braku skoncentrowania się. Poczekajmy, za chwilę ta dyplomacja, administracja ruszy, będziemy wtedy wszystko wiedzieć. Jeśli o Francji jeszcze można zapytać, panie ministrze, czy w tych rozmowach z zarówno tym człowiekiem od Fillon, jak i panią Le Pen pojawił się wątek ewentualnych sankcji? Bruno Lamar to był. Bruno Lamar. Pojawił się wątek ewentualnych sankcji na Polskę i tego, jak w nie, takim absolutnie. Przypadku Francja by głosowała? Nie, nikt nie mówi, z jakiego powinna być sankcje na Polskę. Gdyby ten mechanizm obrony praworządności się zakończył. Ale nikt nie mówi o żadnym mechanizmie obrony praworządności, bo w Polsce nie ma naruszono żadnego prawa, które wymagało nałożenia jakiegokolwiek mechanizmu. To są jedynie marzenia chyba pana Timmermansa, już ostatniego człowieka, który o czymś takim myśli w Europie. No ale na końcu będzie głosowanie właśnie w Radzie, w gronie. Ale nikt o tym nie mówi, nie myśli, nie rozważa takiego scenariusza, więc po co w ogóle się tym zajmować?